To kolejny film cyklu Excel w minutę. Zostań ze mną, a opowiem Ci o funkcjonalności: szukaj wyniku. To może od razu przykład. Jest sobie system, w którym wpisujemy przychód. Na jego podstawie system oblicza koszty. Po latach doświadczeń zauważasz, że w Twojej działalności zwykle 25% z przychodu plus 200. No i zysk czyli przychód minus koszty. Ciebie interesuje sytuacja, w której zysku masz 2800. Próbujesz wpisać 2800 w miejscu zysku i nic. Nic się nie przelicza. A, bo zysk jest zależny od innych komórek. Cofam tę operację. Ctrl Z. Na szkoleniach kursantki i kursanci biorą już kartki i przekształcają wzory. Ty w końcu możesz zapomnieć o przekształcaniu wzorów i wybrać funkcjonalność. Szukaj. Szukaj wyniku. Wybierasz zatem dane, analiza warunkowa, szukaj wyniku, tam ufasz swojej intuicji. Ustaw komórkę z zyskiem, czyli C2, na wartość 2800, zmieniając komórkę z przychodem, czyli A2. Tak przecież byś robiła, robił, gdyby trzeba to wykonać ręcznie, a już nie trzeba. OK, masz to. Przychód 4000. Przekształcanie wzorów. Papa. Pa. Nie ma za co.